Witam i zapraszam do obejrzenia filmu o tym, jak odmieniamy czasowniki w kolejnym czasie przeszłym, prezens perfectum. Jak odmieniamy czasowniki w czasie prezenc perfectum? Wszystkie czasowniki w prezens perfectum mają czasownik h w czasie teraźniejszym, prezens, czyli har plus odmienny czasownik główny. Hoved werbe, beid. Poszczególne z tych czasowników mają różną odmianę. Czasowniki, verb, z końcówkami "-et", "-te", "-de", czasowniki z końcówką "-dde", a także czasowniki nieregularne, "-yregelrette", verb, odmieniają się w różny sposób. Teraz zobaczymy, jak różne czasowniki odmieniają się w prezenc perfectum. "-et", verb, czasowniki z końcówką "-et", odmieniają się w następujący sposób. O snakę, snaker, snaket, har snaket. Mówić, rozmawiać. Mówię, mówiłem, mówiłam. Ponieważ w języku polskim mamy tylko jeden czas przeszły, dlatego bardzo często polskie czasowniki mają taką samą formę w obu czasach. O danse, dancer, danset, har danset. Tańczyć, tańczyłem, tańczyłam, zatańczyłem, zatańczyłam. W obu czasach przeszłych. Ete endelsen i preteritum. Ete końcówka w preteritum występuje również w prezens perfektum. Te verb. Czasowniki z końcówką te odmieniają się następująco: o spise, spiser, spiste, harspist. Jeść, jem oraz jadłem, jadłam, zjadłem, zjadłam. O lese, lesser, leste, harlest. Czytać, czytam. Czytałem, czytałam. Przeczytałem, przeczytałam. Te czasowniki kończą się na te w prezens perfektum. og DDE verb, Czasowniki z końcówkami DE oraz DDE odmieniają się w następujący sposób. O lewe, lewer, lewde. Har levd, żyć, żyję, żyłem, żyłam. Obu, bur, budde, harbut. Mieszkać, mieszkam, mieszkałem, mieszkałam. W obu czasach przeszłych. Te czasowniki kończą się na D w z prefektum. Czasowniki nieregularne, y verb, odmieniają się w następujący sposób. O fortelle, forteller, fortalte, har fortalt. Opowiadać, opowiadam, opowiadałem, opowiadałam, opowiadałeś. W obu czasach przeszłych. O jere, jör, jure, har jöt. Robić, robię, robiłem, robiłam. W obu czasach przeszłych. O Oware, ar, war, har wart. Być, jestem, byłem, byłam. W obu czasach przeszłych: Obe, ber, ba, harbet. Prosić, proszę, prosiłem, prosiłam w obu czasach przeszłych. Przy odmianie tych czasowników często dochodzi do zmiany samogłoski wokal. Zazwyczaj kończą się one na T w prezens perfektum. Kiedy używamy czasu prezens perfektum? Używamy prezens perfectum, gdy w przeszłości Handlingen, powierker, notit. Pewne zdarzenia wpływają na teraźniejszość. Tid, for handling, ar eller og nor. Handlingen, ar ike Nie znamy dokładnie czasu, kiedy coś się wydarzyło lub nie jest to ważne. Zdarzenia, działania, czynności nie zakończyły się. Wyjaśnię to dokładniej. W filmie numer 4 mówimy o tym, jak odmieniamy czasowniki w czasie. W teraźniejszości, na tid, przyszłości, framtid i przeszłości, fortit. Preteritum to czas, który koncentruje się na działaniach w przeszłości, fortid. Prezens perfectum to czas, który również wskazuje na przeszłość, fortid. ale koncentrujemy się bardziej na teraźniejszości, na na tym, co wynika z przeszłych zdarzeń, wydarzeń dla teraźniejszości. Zobaczymy kilka przykładów w czasie prezens perfectum, które pokazują jak zdarzenia z przeszłości wpływają na teraźniejszość. Jajar spist midag. Zjadłem obiad. To oznacza, że nie jestem głodny. Jajar ike sultenno. no. fot lön. Dostał wypłatę. To oznacza, on ma pieniądze. Hanhar har pengerno. Dihar drat. Oni wyjechali. To oznacza, że ich już nie ma. Diar i Wszystkie te przykłady pokazują, jak pewne zdarzenia wpływają na teraźniejszość. Używamy również czasu prezens perfectum, gdy mówimy o przeszłości, ale nie wiemy dokładnie, kiedy coś się wydarzyło lub nie jest to ważne. Hyn Harvard po ferie. Ona była na wakacjach. Tihar shirt til Hamar. Oni pojechali do Hamar. Używamy również prezens perfektum, gdy mówimy o czynnościach, które nie są zakończone. W takim kontekście tłumaczymy zdanie na język polski w czasie teraźniejszym, ponieważ nie mamy odpowiednika tego czasu w języku polskim. Ze względu na jego powiązanie z teraźniejszością, czas prezens perfektum bywa nazywany przeszło teraźniejszym: Wichar, Bud i Norge i Tuor. Og, Burhar, Forszat. Mieszkamy w Norwegii od dwóch lat i nadal tu mieszkamy. Jecha studert norsk länge. Og studerer fortsatt. Długo studiują język norweski i nadal to robię. Podsumujmy. Używamy czasu prezenc perfectum w odniesieniu do przeszłości. Fortit, gdy jakaś czynność ma wpływ na teraźniejszość. Gdy dana czynność nie jest zakończona lub gdy jej dokładny czas nie jest znany lub nie jest ważny. Różne typy czasowników mają różne końcówki w prezens perfectum. Czy pamiętasz, kiedy używamy prezens perfectum? Czy pamiętasz, jak odmieniamy czasowniki w prezens perfectum? Jeśli nie, to obejrzyj ten film jeszcze raz. Dziękuję za uwagę.